godzina 5. Ja praktycznie przy Zakopanem. Błądzę gdzieś po lasach. Ale zobaczcie, co zauważyłem. Przepiękna, stara, opuszczona chatka. Zapowiada się, że będzie nawet ciekawy urbex. O ile chatka będzie otwarta. Zapowiada się ciekawie. Teraz tylko dostać się do części mieszkalnej. Trzymajcie kciuki, aby się udało. Górę pewnie słoma. Zgadza się. Wszędzie słoma. Jakaś norka. Fajna wiejska chatka. Ja jestem cały mokry. Żeby tu dojść, trzeba przejść spory kawałek. Takimi klimatami, ale na pewno warto. Teraz szukajmy zejścia głównego. Czy to tu, czy tu? Ciężko powiedzieć. Zapowiada się całkiem fajnie. Zobaczcie, wszystko drewnie. Naprawdę niesamowita chatka. Tutaj jakieś zdjęcie rodzinne. Gobelin. Jak na taką dużą chatkę wygląda na pustą, ale wszystko się zaraz okaże. Tutaj mamy taką dość nietypową lampę. Chyba jeszcze z czasów PRL-u. Całkiem fajne lustro. Typowa góralska chata. Domek został opuszczony w roku 2000. O, piękna kuchnia. Całkiem fajny piec. Zobaczcie, że nie jest tutaj nic rozszabrowane. Łazienka. O kurde, ale warunki. Czas się tutaj zatrzymał bardzo dawno temu. 24 lata na pewno jest opuszczony ten dom. Ciekawe, z jakiej firmy talerze. Made in Poland. Jarosławiec.
chyba starsze jeszcze. Na pewno. Tułowiec. No kurde. Naczynia naprawdę stare. Ale ładny obrazek. Idziemy dalej. Zaraz sprawdzimy, co ten domek dla nas przygotował. Wszędzie są pajęczyny, ale spróbujemy dołem przejść. O kurde. Jesteśmy w salonie. Tutaj toaletka starego typu. Już ich nie ma dawno. Tutaj jakaś drewniana ozdoba. Myślę, że zrobiona ręcznie. Tu też drewniana ozdoba, tym razem wielonek. Zastanawiam się, czy można wejść na górę. Dobrze by było. W każdym pomieszczeniu piec. Nie widzę tu nigdzie schodów. Ani żadnej drabinki. No, ten obrazek już kiedyś widzieliśmy. To jeden z moich filmów. Kurde, szkoda, że nie ma wejścia na górę. Tutaj też nie widziałem żadnej drabinki, nie. Dobra, trzeba będzie pokombinować. Tutaj mamy jeszcze stodołę. I są tam uchylone drzwi. Spróbujemy tam wejść. Zobaczcie, że jest wyższe piętro, tylko nie ma tam dojścia. Próbujemy z innej strony. Niestety na górną część nie wejdziemy. Drzwi są zabezpieczone kłódką. Dlatego powoli będę się zawijał. Pogoda jest straszna, cały czas leje. Ja już jestem przemoczony całkowicie. Tak wygląda chatka. Niestety musimy się z nią już pożegnać. Dobra, ja uciekam do samochodu. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na następnej eksploracji.